Jadąc na Złote Wybrzeże można zobaczyć różne pozostałości po niewolnikach, bo tutaj właśnie, z tym miejscem, Złotym Wybrzeżem, dawniej Wybrzeżem Niewolników, znani właśnie byli niewolnicy. To tutaj są pochowane 2-3 osoby, które kiedyś zostały właśnie sprzedane jako niewolnicy. Tutaj też znajduje się ściana pamięci, na której to ci, którzy w korzeniach gdzieś tam mieli jako swoich tam przodków niewolników, zapisują się właśnie na niej. I tutaj również znajduje się rzeka, w której to kąpali się niewolnicy, bo stąd na Wybrzeże Niewolników jest około 80 km i to już tutaj była ta ostatnia droga do zamków, do dawnych twierdz, gdzie jako tak zwaną drogę bez powrotu mieli dotrzeć. A wiadomo, że chodziło o to, żeby dotarli w jak najlepszej kondycji. Tutaj byli kąpani, ostatnia kąpiel właśnie miała miejsce w tym miejscu. Tutaj właśnie około tak 200 metrów idzie się do miejsca, gdzie znajduje się właśnie święta, bo tak trzeba określić to jako święta rzeka potomków niewolników. Właśnie tutaj znajduje się ta słynna rzeka, w której to skuci niewolnicy, tak jak widzimy tutaj na obrazku, mogli zażyć ostatniej kąpieli. To jest święta też woda, bo czasami właśnie jako potomkowie niewolników przyjeżdżają tutaj, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, to też tutaj zażywają takiej symbolicznej kąpieli. Bo tutaj właśnie można zobaczyć symboliczne okowy, symboliczne łańcuchy, które zostały przywiezione ze Stanów Zjednoczonych na swego rodzaju właśnie taka jako relikwia, pamiątkę tego miejsca. No i sklep z pamiątkami i też informacje o niewolnikach, ale można też spotkać też osoby, które właśnie to odwiedzają to miejsce, bo tak jak mówię, to jest bardzo ważne miejsce dla historii. Ja nie tylko mówię o historii Afroamerykanów, tylko w ogóle historii w świecie, bo okres niewolnictwa niestety nie był tym, z którego ktokolwiek mógłby i powinien się szczycić. Ale też o tym opowiem, jak już będę na Wybrzeżu Niewolników, dlatego że tam znajdują się zamki, m.in. w Elminie, które są związane z też historią niewolnictwa. To one znajdują się już na Wybrzeżu, na Złotym Wybrzeżu Zatoki Gwinejskiej, Oceanu Atlantyckiego. A właśnie przy wejściu słychać muzykę. No jadą na jakąś imprezę. Tak dziwnie trochę w takim miejscu, że się bawią, ale są. Jak ja uwielbiam targi w takich miejscach. Hello, how are you? O, tu papryczki ostre można sobie kupić, banany i różne rzeczy. A tak wygląda życie, jak jeździ się po Ganie w drodze. Teraz jestem na Złote Wybrzeże. Jestem w Elminie, w fantastycznym mieście, który znany jest z fortów i zamku. Po prawej stronie jest fort i wioska rybacka. Ta wioska rybacka jest po prostu kapitalna. Najpierw wejdę do tej wioski rybackiej, spróbuję pospacerować między łódkami, porobić zdjęcia i później zobaczę zamek. Ależ tu gwarno. Dużo się dzieje. O, trzeba uważać na osobiste rzeczy. To tak.
Tutaj jakiś kaznodzieja prowadzi kazanie. A tutaj jest ten zamek. Obok tego portu. Hej, tutaj taki fajny jest dziurawy stary most. Obok, wszystko obok portu. No, swoje lata jak widać ma. Ludzie tutaj trochę są agresywni, jeśli chodzi o robienie filmików, zdjęć, czegokolwiek, więc tak nie da się bardzo fajnie robić. A tutaj mamy zamek. Zamek, który był wybudowany w drugiej połowie wieku XV i związany jest właśnie z niewolnikami. No tutaj zaraz wejdę, zbudowany przez Portugalczyków. To jest właśnie wejście na zamek. Obiekt, który jest wpisany od 1979 roku na listę UNESCO. Oj, tutaj właśnie jest wejście i mamy dziedziniec. O, zaraz przewodnik coś tam opowie i ja później w skrócie to opowiem wam. Female slave dungeons, czyli lochy, które były przeznaczone dla kobiet. Właśnie od tego miejsca rozpoczyna się zwiedzanie fortu wybudowanego przez Portugalczyków, a zdobytego przez Holendrów. Tutaj mamy pomieszczenia, gdzie było około 400 kobiet. Tutaj po prawej stronie 130 kobiet. Tutaj takie jakby szmatki zostały po takiej akcji, która miała miejsce w 2015 roku, kiedy to 40 kobiet z krajów zachodnioafrykańskich przybyły i kąpały się właśnie w tej rzece, przy której byłem, gdzie to była tak zwana droga już ostatnia kąpiel i jeden dzień tutaj wytrwały. I po prostu powiedziały, że nie wierzą, że można było tutaj 2-3 miesiące, bo 2-3 miesiące tutaj były kobiety przetrzymywane. Przetrzymywane 2-3 miesiące, dlatego że czekano, aż ilość przetrzymywanych tutaj osób dojdzie do 1000 około. I taka ilość była ładowana na statek i wysyłana do Nowego Świata. 400 kobiet, około 600 mężczyzn. Ta cela, w której jestem, tutaj było przetrzymywanych około 150 kobiet w jednym czasie. W rogach były takie wiadra przeznaczone na fekalia, ale one się szybko wypełniały, więc żołnierze w ogóle nie zajmowali się wyczyszczeniem tego. W związku z tym wszystkie kobiety robiły, oddawały i no, załatwiały się tak pod siebie również. Podczas tak zwanej miesiączki, tak, menstruacji, też warunki były tutaj okropne, niehigieniczne. Czasami gubernator wybierał jakąś niewolnicę i chciał zażyć z nią uciech. Tutaj jest studnia, przy której to dana niewolnica była kąpana i taka niewolnica była zabierana sekretnymi schodami, które tutaj są po lewej stronie do sypialni gubernatora. Bo jest, kiedy zwiedza się ten zamek, jest rzeczywiście bardzo dużo różnych opowieści o tych trudnych czasach niewolniczych. Tam na dole są pomieszczenia, gdzie byli przetrzymywani mężczyźni. O, bardzo ciekawe historie, ale bardzo trudne. O, tutaj jest sypialnia gubernatora. Jejku, jaki tutaj miał widok. Jaka jest różnica między tymi wszystkimi pomieszczeniami, gdzie byli przetrzymywani niewolnicy i też jest przewiew, tego nie da się przekazać wam, ale naprawdę to jest dużo chłodniej. No i tutaj właśnie w tej sypialni gubernatora zażywał uciech. To są dwa takie pomieszczenia tak zwane gościnne i tam z tyłu jest tak zwane sekretne przejście, gdzie w razie ataku gubernator mógł uciec. No, te pomieszczenia na samej górze były przeznaczone dla obsługi, tutaj kuchnia gubernatora. No i ogólnie są bardzo ładne widoki z góry. Tutaj mamy właśnie armaty i piękny widok na Elminę i na fort, który został wybudowany przez
Holendrów. Tu myślę, że też jest takie ciekawe pomieszczenie. Trochę ciemno jest. Tutaj jest pomieszczenie, gdzie przed wypłynięciem schodzili się mężczyźni i kobiety pojedynczo, żony i mężowie, żeby ostatni raz się zobaczyć. Nie mogli w tym czasie rozmawiać i każdy niewolnik przechodził właśnie przez tą bramę tak wąską, żeby można było bez problemu policzyć. Byli załadowywani tutaj w łódki, szalupy, które docierały do statku i płynęły do Nowego Świata, na Karaiby albo do Ameryki Północnej. Tutaj mamy różnego rodzaju takby, ale wieńce, które są zostawione przez potomków niewolników, którzy przybyli tutaj do tego miejsca. No, zamek jest bardzo interesujący i bardzo ciekawy. Wizyta trwa około godziny, no i można powiedzieć, że jest szokująca. Ale sam zamek też jest bardzo ciekawym przykładem architektonicznym, bo jest to największy zamek w Afryce Zachodniej i naprawdę wart jest odwiedzenia. Tutaj mamy kościół świętego Józefa. Bardzo fajnie jest podejść do niego. Idzie się z dołu, z centrum, bo jest bardzo ładny widok na Elminę i na fort. I opuszczam Elminę, jadę teraz w stronę Akry i jeszcze chyba zajadę do Cape Coast, żeby chociaż rzucić okiem na zamek. A tutaj w dole widać cmentarz holenderski. Złote wybrzeże Gany. W kilku miejscach położyli właśnie takie wały z kamieni, bo ocean zabiera brzeg, żeby ratować domostwa, które są tutaj, są ułożone w kilku miejscach takie dziwne konstrukcje, ale są też i fajne plaże, tak jak tutaj widać. Cape Coast, mamy kolejny zamek wpisany na UNESCO. Historia jest podobna, ale on jest mniejszy, podobna do tego co w Elminie, ale on jest mniejszy. Z tego co wiem, wejście jest płatne 80 cedi, ale jak tu się skręci w prawo zaraz, to jest bezpłatne, żeby zobaczyć dziedziniec. O, tutaj właśnie jest bezpłatne wejście na dziedziniec. Jeśli chcecie zobaczyć tylko te sklepiki z pamiątkami, a tak trzeba płacić 80 cedi za wejście na zamek. Ale zamek jest podobny jak w Elminie, więc myślę, że stąd wystarczy, by spojrzeć i pospacerować. O, ale tutaj też można napić się bardzo dobrej kawy w kawiarni, więc warto tutaj na chwilkę, oprócz zakupów, zatrzymać się, by napić czegoś dobrego. No, od strony wody wygląda ten zamek już bardziej imponująco niż od strony drogi, więc jest ciekawy. How are you? How are you? How are you? What's your name? Michael. My name is John. John, nice to meet you. Poland. Poland. A tutaj widać, just one moment, a tutaj widać wioskę rybacką. A czy tutaj, gdzie przypływają właśnie rybacy, żeby łowić ryby. No i zamek jest tutaj. No dobra, fajnie tak sobie przejść i porobić, postrzegać zdjęcia. No to właśnie Cape Coast był miastem, które było stolicą brytyjskiej kolonii. Dopiero po 10 latach funkcjonowania tej brytyjskiej kolonii stolica przeniosła się do Akry, która jest do dnia dzisiejszego stolicą kraju. Jadę dalej, strona Akry. Jednym z ciekawszych i bardziej zaskakujących elementów są trumny. Tutaj jak się jedzie do Akry, to można znaleźć różne trumny. Trumny, które zyskały sławę międzynarodową, dlatego że zobaczcie, jest niesamowite. Jak ktoś lubił telefony, może być pochowany w trumnie z telefonami. Jak ktoś lubił jeść kukurydzę, może być pochowany w kukurydzy. Takie trumny kosztują od kilkuset do kilku tysięcy dolarów. No tutaj jak ktoś pracował właśnie jako szwaczka, to może zamówić właśnie taką trumnę. Albo ktoś pracował na przykład w banku, albo w kantorze wymiany walut, to często właśnie taką trumnę chce, żeby był pochowany. Ale taka praktyczna też informacja, bo wykonanie takiej trumny, która trochę trwa, zresztą też czas oczekiwania na pogrzeb też tutaj trwa, zanim się wszystkich powiadomi.
Koszt takiej trumny to jest od 100 do 500 dolarów amerykańskich około, w zależności od tego, jak duża, jak fikuśna ma być. I często przed pochówkiem, przed włożeniem do grobu pewne części są wyłamywane. Dlaczego? Dlatego, że zdarza się, że jak ktoś zobaczy jakąś ładną trumnę, to odkopują i wykradają trumnę, zostawiają ciało. Dlatego jak jest zniszczona trumna, chociaż tak powiedzmy w trochę delikatny sposób, to zawsze można, to zawsze nie kradnie się tej trumny. No, miejsce niebywałe. O, a jeszcze tutaj jest chyba dla jakiegoś księdza, bo księga, Biblia. Proszę. No, dziwne miejsce, ale fajne. Dzień dobry, witam z Akry, stolicy Gany. 2,5 miliona mieszkańców, ale tak naprawdę w aglomeracji 7-8 milionów. No i jestem na placu Czarnej Gwiazdy pod Stadionem Narodowym. Placu, który był oddany do użytku 6 marca 1961 roku, bo wówczas sama królowa Elżbieta II przyjechała i otworzyła ten plac. Uczestniczyła właśnie w początku historii nowej Gany, dlatego że Gana uzyskuje niepodległość w 1957 roku i ona zostaje potwierdzona w roku 60. Czarna gwiazda symbolizująca kontynent afrykański. Pokręcę się tutaj po centrum i później jeszcze coś ewentualnie zobaczę w Akrze. Tutaj właśnie można wejść na pomnik i sobie zobaczyć, jak wygląda Akra z góry. Oj, i gwiazdę tutaj widać z bliska. No może widok nie jest jakiś super rewelacyjny, ale zawsze coś tam można zobaczyć. O, te kraje dawne, socjalistyczno-komunistyczne, bo właśnie Gana takowym była. Dążąc ścieżką Nkrumaha, którego Park Pamięci znajduje się tutaj niedaleko stąd, a przy którym za chwilkę będę. I tutaj platforma, pod którą to prezydent też 6 marca co roku w Dniu Niepodległości przyjmuje tutaj różne parady. Tutaj mają miejsce różne święta. No ale to rzeczywiście, to jak się spojrzy na to, to czuć ten klimat minionych, dawnych, komunistyczno-socjalistycznych lat. W Akrze trzeba generalnie, tak jak w dużych miastach, uważać, więc tak jak ja tutaj robię jakieś zdjęcia, filmiki, to też cały czas patrzę w lewo, w prawo, z tyłu głowy. Pamiętam, żeby jednak być z tym ostrożny, bo ktoś tutaj może zawsze podejść i coś przykrego zrobić i zabrać, czy to telefon, czy kamerkę. I trafiam do dzielnicy rządowej, bo tutaj jest kilka takich budynków rządowych po lewej stronie, jakieś ministerstwa, ale tutaj jest centrum Nkrumaha, pierwszego prezydenta niepodległej Gany, bohatera narodowego, o którym troszeczkę później powiem, jak już wejdę do środka. No, kiedy wchodzi się tutaj do centrum, od razu jest samochód, którym to Nkrumah poruszał się. Natomiast wejście kosztuje 100 cedi gańskich, czyli to jest jakieś 8,5 euro. No i tutaj jestem w parku pamięci Nkrumaha, pierwszego prezydenta Gany, który starał się naprawdę bardzo dużo zrobić dla swojego kraju, dla ruchu panafrykańskiego. Zresztą tutaj również jest takie miejsce związane z innym przedstawicielem ruchu panafrykańskiego, The Boysem. Też to zobaczę, też to odwiedzę. Natomiast Nkrumah, żyjący w latach 1909-72, no, umiera też w Bukareszcie, to też ciekawa rzecz, bo on umarł na raka. Był bardzo bliski ideom marksistowskim, socjalistycznym i partia, która była przez niego założona, która wybrała wybory i kraj cały obrał właśnie kierunek komunistyczno-socjalistyczny, więc był ten kraj bliski bardziej tym krajom bloku wschodniego, a nie zachodniego. Sam Nkrumah przestał rządzić w wyniku zamachu wojskowego. Musiał uciekać, uciekł do Gwinei, gdzie spędził ostatnie lata życia, właśnie nie licząc tego aspektu śmierci w Bukareszcie. Ale był jednym z założycieli właśnie ruchu panafrykańskiego, razem z The Boysem. I tutaj jest jego mauzoleum i miejsce, gdzie został pochowany.
O, tutaj mamy pomnik Nkrumaha. Tu są fontanny i woda, która symbolizuje nieskończoność, i pomnik, który wygląda trochę jak odwrócona rękojeść, znaczy odwrócony miecz i rękojeść na górze, symbolizują spokój, albo wręcz drzewo, które zostało przecięte na pół, symbolizujące nieskończone dzieła Nkrumaha. A tutaj mamy grobowiec Nkrumaha, gdzie został pochowany w 1992 roku, bo pierwotnie został pochowany w Gwinei, później jego zwłoki zostały przeniesione do jego rodzinnej miejscowości i tutaj do tego miejsca w 1992 roku, a po prawej stronie jest jego żona. No i tutaj mamy kolejne takie pomieszczenia, w których mamy osobiste rzeczy Nkrumaha, jego cytaty. On otrzymał też order odrodzenia Polski, chyba pierwszej klasy. Jest tutaj zdjęcie, ale w środku, znaczy zdjęcie jak otrzymuje, ale nie sam order, bo w środku nie wolno robić, nie można robić zdjęć. No i tyle. Nkrumah, bohater narodu Gany. Niedaleko stąd jest Park Artisan Market, czyli park z pamiątkami. Też warto do niego zajrzeć. Jest taki targ z pamiątkami. Center for National Culture. I tu jest... O matko. I córko. Ja wiem, okej. Popatrzcie. Mega dużo różnych rzeczy. Tutaj ubrania, a później tam z tyłu jakieś maski. Więc jeśli chcecie... O Chryste Panie. Trafić na pamiątki, to zobaczcie, ile tego tutaj jest. Oj. Szok. Bardzo dużo. No, a ten targu z pamiątkami to nie tylko bagaż pieniędzy trzeba, bo tutaj naprawdę jest gdzie wydawać, ale też i bagaż cierpliwości, dlatego że są tutaj ci sprzedawcy dosyć agresywni. No i nie każdy lubi, a tu już o, widzimy jakąś plażę i ocean. Nie każdy lubi właśnie tego typu zachowanie, jak cię za rękę prawie ciągną, żeby coś zaoferować na sprzedaż. Ja po 5 minutach, mimo że są fajne rzeczy, wyszedłem. I'm good, thank you. Thank you, I'm okay, thank you. Duszą Afryki i nie tylko, Azji też są targi. I tu też taki jest targ właśnie w Akrze. Ale ludzie to nie bardzo chcą pozować do zdjęcia ani do filmików, ale można sobie popatrzeć. Teraz wy możecie popatrzeć, na razie nikt nie krzyczy, jak to wygląda. Trochę się przejdę tutaj. Ależ harmider. Ale to jest taka rzeczywistość. Zobaczcie, próbuje jakiś samochód służb przebić się przez korki, ale nie ma szans, nie ma opcji. Korytarz życia tutaj nie istnieje. Hałas. A to jest rzeczywistość tych targów afrykańskich. Musisz się delegować. Tutaj mamy właśnie zakład krawiecki i ktoś, jeżeli chce wybrać jakiś krój, to tu pokazuje i pani szyje w ciągu 2 godzin. Wystarczy tylko przyjść z płótnem. Thank you. Tu myślę, że jest bardzo ciekawe. Pani pozwoliła robić zdjęcia. O, wielkie ślimaki, gigantyczne. To są tak zwane zachodnioafrykańskie. One się już pojawiły w Polsce. One służą do jedzenia. For eating. For eating, ja. Duboi. Akra. Muzeum Duboja. Bardzo ważne miejsce dla ruchu panafrykańskiego. Tutaj będąc w Akrze właśnie są 2 takie miejsca. Jednym z nich jest właśnie Muzeum Duboja. Człowieka, który urodził się w Stanach Zjednoczonych, a zmarł tutaj w Akrze na dzień przed tym słynnym marszem na Waszyngton, gdzie Martin Luther King powiedział: I have a dream, mam marzenie.
i to centrum jest właśnie takim, taką atrakcją w stolicy. No i tutaj mamy właśnie dom, w którym Du Bois żył, mieszkał ostatnie 2 lata życia, bo on tutaj przyjechał za namową Nkrumaha, pierwszego prezydenta Gany. Tutaj jest biblioteka Du Boisa. Zobaczcie, książki, kolorowanki, wszystkich osób związanych z ruchem panamerykańskim, no bo Du Bois właśnie przyczynił się do rozwoju ruchu panamerykańskiego. Tutaj flagi związane z tym ruchem. W wieku 95 lat umiera, miał 2 żony. Tutaj jest łazienka i to jest właśnie sypialnia, w której to umiera. Bardzo ważna postać dla Afroamerykanów. On miał skórę taką jaśniejszą, dlatego że ojcem był Francuz, a matką Afroamerykanka. Uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Harvardzie i to jest właśnie ubiór, kiedy otrzymywał tytuł doktora. Był pierwszym Afroamerykaninem, który otrzymał takowy tytuł na tak znaczącym uniwersytecie. Mieszkał, urodził się w Massachusetts, Stanach Zjednoczonych i przez długie, długie lata żył tam. Był też w Chińskiej Republice Ludowej, tam otrzymał 4 prezenty, zafascynował się komunizmem, marksizmem, stalinizmem. No i kiedy przyjeżdża tutaj, ma 93 lata, umiera w wieku 95 lat. I tutaj obok muzeum, domu, w którym mieszkał, znajduje się jego mauzoleum. Tutaj jest Du Bois pochowany. Tak, tak, ja dobrze mówię. Nie Du Bois, tylko Du Bois. Tam mamy ziemię z miasta, gdzie się urodził, gdzie się wychował. Po prawej z grobu pierwszej żony. A w urnie po lewej stronie mamy prochy jego drugiej żony. I tyle, jeśli chodzi właśnie o centrum Du Boisa. No, nigdy nie słyszałem o nim wcześniej, więc bardzo ciekawe, fajne informacje można było uzyskać, zwiedzając to Muzeum Panafrykanizmu. A Fisk University po lewej stronie to jest właśnie uniwersytet, na którym też studiował, bo na Harvardzie uzyskiwał tytuł doktora.